Hej, moi drodzy, z tej strony Shiro. Kontynuujemy w grę w Noita. I tak, ostatnio skończyliśmy na bawieniu się w sklepie. Bawiliśmy się w sklepie jak małe dzieci. Tylko tak, 0,85, przyspieszenie, opóźnienie. Dobra, nic tu już więcej chyba nie wymyślimy. Chcę zobaczyć, czy przypadkowo te perki nie mają żadnego przyspieszenia, ale chyba nie. Prędkość 265, rozrzut, no niestety nie, to nie jest jako dodatek. O! Ja ten ślad płomieni. O! Dobra, jeszcze coś wymyśliliśmy lepszego. To czy my się tym nie podpalimy? Wiecie co, boję się, że my się tym podpalimy. Dlatego wybaczcie, ale tego nie będę brał. To wyrzucimy. To też wyrzucimy, to też wyrzucimy. Uzupełnimy sobie trochę wody. Zrespimy sobie wszystko. I lecimy dalej. Lecimy dalej, bo o dziwo ten odcinek nam jakoś wsiadł. I tak, co my mamy do dyspozycji w tej chwili? Mały odrzut. Odrzut spowodowany przez zakręcia jest znacznie mniejszy, ale latają one odrobinę niżej. Silna lewitacja, możesz latać o 100% dłużej oraz zyskujesz pewnie 50% więcej do maksymalnego zdrowia. To jest jednorazowe, czyli dostaniemy 50% więcej HP, czyli około 90 więcej. Kurde, no to może być fajne, byłoby 260 HP. Ale ta lewitacja również jest fajna. Dobra, lewitacja. No i teraz możemy latać. Naprawdę, teraz możemy latać. Możemy się wystrzelić? Możemy się wystrzelać, dobra. Lecimy dalej. Trzeci poziom jest poziomem zimowym. Uuu. Tylko tu już są naprawdę moby mocne. O, fuck. O nie. To będzie chyba szybki odcinek. Mamy dwa homunkulusy. Dobra, żyjemy. O dziwo, nawet żyjemy. O dziwo nam się udało, tylko tak. Problem jest teraz taki, że mamy 130 HP. I może ta lewitacja nie była takim dobrym pomysłem. Ło! Snajper. Dobra, wypróbujmy sobie nasze nowe nabytki. Tam jest kolejny chyba snajper, prawda? Ty możesz strzelać przez to, dziadu? I tym możemy się przebijać. O, fuck. O, dobra. Teraz się rozgrywka delikatnie przyspieszyła, aczkolwiek. Aczkolwiek. Nasza umiejętność się nie poprawiła. To jest problem. Przebijemy się przez to. Niestety nie, ale właśnie po to wziąłem czarne dziury. Cyk, i już jesteśmy. I tak, co tutaj jest? Pocisk kopiący. Nadaje się do prac górniczych, tylko tak jak z tą różdżką. Zakręcia na rzut 2. Ładowanie pół sekundy, sporo, 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 sporo. Ale zobaczmy to. Nie, ale tak to kopię nawet w miarę, nie powiem. Dobra, tutaj co jest? Przeładowanie. No, czy ja wiem, czy nam to aż tak potrzebne? Czy bym nie powiedział, no ale dobra. Ale dobra. Idziemy dalej. Gdzie nas zabiorą te piękne krajobrazy? Na przykład do śmierci. Pyk, kto jest lepszy snajper? Kto jest lepszy snajper, powiedz mi. Uhuhu. To chyba wypieprzy, prawda? Ło, dobrze, że ja tam nie poleciałem. Tylko spierdzielamy stąd, spierdzielamy stąd. Headshot. Headshot dziadygo. Tylko tak, tu jest kolejny snajper. Tu jakieś czaszki. O fuck, o fuck, o fuck. Złamana różdżka. Czym ty jesteś? Ta różdżka pękła na pół, ale wciąż trzeszczy magiczną energią.
Oh fuck. To i tyle? I tyle? Prawdę? I tam coś jeszcze jest, z tego co widzę. No coś podgryza. Już? Wyparowało? Wyparowało. Co tu jest? Czy jak walnę tu czarną dziurę, to się dowiemy? Jak tam strzelę, to też coś wywali? Chyba to jest tylko po to, żeby nas wkurzyć. Dobra, ale wypaliło się tutaj. Co my tu mamy? Tasowanie nie, 0,545. Maksymalna mana 350 i ładowanie many 102. To już jest fajne. Pojemność 6, zakręcia na rzut 1. Tylko te magiczne strzałki to tak bez rewelacji, prawda? O kurwa, dobra, to jest fajne. Sorry kopanie. Sorry kopanie, ale wolę to. Magiczne strzałki jednak nie są złe. Napierdzielają jak głupie. Dobra, co nas tutaj dalej spotka? Nie no, ale to latanie, nie możecie powiedzieć, jest jednak też spoko. Jeżeli chodzi o zwiedzanie i ogólnie o eksplorację, to jest naprawdę spoko. O, kolejna różdżka. Bierzmy trochę tego złomu. Co tu jest? Magiczna rakieta. Bez rewelacji. Bez rewelacji. Ale walło, ale walło. To w ogóle wygląda jak taki wąż. To wyglądało jak wąż rzeczny, niebezpieczny. Tylko dwa? O kurde. Ja bum. Proszę tutaj wodą polać. O nie, o nie. Te pociski są dziwne. Te pociski są dziwne, naprawdę dziwne. 377 golda. To nie jest źle. Leć, 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 leć. Wonkulus, o, ty go zwaliłeś pięknie. No kurde, niech to przestanie parować. Lećmy tędy. Ja chyba jednak wolę to, wiecie? Czuję, że to jest takie mocniejsze, jeżeli chodzi o to. No właśnie, o tym mówię. Jak przypieprzysz, to zaboli. A tamtym to tak, no, niby przypieprzysz, ale tak bez rewelacji. Tak nie wiadomo, czy przypieprzyłeś, czy nie przypieprzyłeś. Przyjrzyjmy to. Wow! Tego, żebym się nie spodziewał. Kolejne max HP, mam już 200 HP-ków. Kolejna różdżka. No widzicie, tu już się robi coraz bardziej ciekawie. Skoncentrowane światło. 0,323, maksymalna mana 380 i stop ładowania. Ej, dobra. Ej, to może być fajne. To może być bardzo fajne, tylko to jest taka jednorazówka. Zdążyłem. No, powiem wam, że to może być naprawdę bardzo fajne. Dobra, propsuję. Zbierzmy tego golda. Tam jest kolejna różdżka. Które jest lepsze? Moje czy twoje? Dobra, odpoczynek. Walczymy dalej. Co uciekasz, dezerterze? O, to naprowadzające są. O kurde, dobra. Tam coś wywaliło. Dobra, zawolało.
Pali się. 38 HP. No to pięknie. To już pomieliśmy sobie dużo życia. To było dużo HP. Już pomiałeś sobie? Jeszcze dziś był snajper chyba. No właśnie. Headshot. Ja jestem lepszy snajper. To jest samo napawzające chyba. To jest chyba samo napawzające. O fuck, fajnie. Tylko tam jeszcze było dużo perków. Niezwykle twarda skała. No właśnie, kochani, bo tu jest też pewien myk, który wam zaraz spróbuję pokazać. O ile przeżyjemy, bo to też jest niewiadome, czy my to przeżyjemy. Ale bądźmy optymistyczni, że przeżyjemy. Tylko ja chcę się cofnąć po te perki. O ile nam się uda. O ile nas te kamienie nie zabiją. Chyba nie. Weź to. Krąg ferworu też weź. To w sumie też weź gaśnięcie i larpa chaosu. Dobra, bierz wszystko. Bierz wszystko. Skoro mamy w tej chwili coś takiego jak... Ojej. Pójdzie na pół. Nie tylko na pół. Leć w dół. Skoro mamy coś takiego jak czarne dziury. Cały czas się boję, że ja gdzieś tutaj, kurde, sobie wyciszyłem ten mikrofon. Możemy tędy przejść. Lećmy trochę dalej. Chyba, że nam nie starczy. Tak też może być. No starczy nam, czy nam nie starczy? Dobra, może nam nie starczy. Dobra, starczyło nam. Na szczęście nam starczyło. No i kochani, to jest pierwszy secret. O, tego się tu nie spodziewałem. Tego się tu nie spodziewałem. Czym ty jesteś? Zasowanie nie. 0,22, 25, 370, 105. Pojemność 2, zakręcie na rzut 1. Dobra, weźmy na chwilę to. Nie, bez rewelacji. Ja wolę to jednak. Ale to jest bait. Bait. Ale to jest bait. Tu już kwasem sypią. Aha, szczurku, co ty tu mnie tu chciałeś cyknąć, co? Panie szczurku. No, zebrałem tego golda, zebrałem tego golda. Tak, nie pamiętam już trochę, jak ten secret wyglądał. Niestety tego już nie pamiętam, ale tu było chyba trzeba przejść delikatnie w prawo. W ogóle w pierwszym już miejscu jest secret, ale... Tak, dobrze pamiętam. Wow. O, to był fart, nie powiem. To był farcik. Ej, tu się chyba jednak coś zmieniło. Dobra, wchodzimy na górę. Mamy 37 HP, więc też ryzykować zbytnio nie możemy. Bo jak dostaniemy po nosku... O! Dostaniemy po nosku, to będzie problem. Lećmy jeszcze trochę dalej. Jeszcze troszeczkę. Jeszcze. O kurde. Zabrakło nam lewitacji. Serio, daleko już byliśmy. Dobra, ale tu jest już chyba koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie, naprawdę? Oż wygagatki. Dobra, dobra, ale to nam w sumie nie przeszkadza. My jesteśmy cwani. I my sobie własne ścieżki robimy. Gdzieś dotarliśmy, tylko nie wiem gdzie. Może przejdźmy najpierw na prawo, dopiero potem na lewo. Prawo daleko być nie może, prawda?
Wkroczono do pokoju kuli. Holy fuck, co to jest? Emerald Tablet, Volume 7. Czyli emeraldowa tablica, część 7. Co my możemy z tym zrobić? Możemy podnieść tą kulę, to jest wszystko ze złota. Co to w ogóle spada? Co to jest, ziemia? To jest zwykła ziemia. Z którą możemy się w ogóle przebijać? Dobra, tu na dole nic już nie było, rozumiem, tak? Nie było. No dobra, podnieśmy, tylko nie wiem co to jest. Zostały ci ujawnione sekrety burzliwego nieba. Mura z piorunami. To nie jest ze złota jakoś tak, że to można zabrać? Niestety nie. Dobra, ewidentnie od wersji... Boss! Boss! Ale żebym to spartolił. Dobra, spierdzielamy stąd. Mam 35 HP. Pale się, nie wiem jak, nie wiem skąd, nie wiem gdzie. O kurde, on jeszcze może... Dobra, spieprzamy, moi kochani, spieprzamy. No nie! No nie! Nie pykło. Po co mi były te sekrety? No ale i tak już nie było aż tak źle, kochani, nie było aż tak źle. Trochę postępów zrobiliśmy. Trochę przeciwników odkryliśmy. Tylko nadal nie wiem, czym był tamten boss. Niestety go tutaj opisanego nie ma. Ale okej, dobra. Kolejne podejście, kolejne poszukiwanie sekretów. Teraz mam pewien pomysł. Taki dosyć delikatny pomysł, ale zobaczymy jak on się sprawdzi. Nie poszliśmy wcześniej na lewą stronę. Więc zobaczmy, gdzie nas zaprowadzi lewa strona. W ogóle co mamy za pociski? No takie powiem bez rewelacji, czy bomby standard. Czy tu się cokolwiek zmieniło? Bo widzę, że po prawej stronie na pewno się już coś zmieniło, w szczególności, że mieliśmy tamtego bossa. Ale tu chyba się nic nie zmieniło z tego co widzę. Tu nadal się chyba nie da wejść. Da się wejść? O, może i się by dało wejść. No i chyba się da wejść. Poruszające się jajo. O! Ty z nami czy przeciwko nam? O kurcze, dobra, tu się sporo pozmieniało. Wieczne bogactwo. Zyskujesz 3 razy więcej złota, ale pada na ciebie straszliwa klątwa. Jaka? Portal z powrotem na... O kurde, klątwa reaktywował? Co to jest? Kała klątwu chciwości. O fuck, to za mną podąża. Okej, okay. Dobra, zyskujemy 3 razy więcej golda, ale chciwość za nami podąża, okej. Okay. Spoko, ale wiecie co, zrezygnujemy z tego. Może jak będziemy mieć już te przeperki, wrócimy właśnie z zimówki na górę i dopiero wtedy zobaczymy jak to jest. Tu się da wejść, czy się nie da wejść? Chyba się nie da wejść. W ogóle zauważyłem, że OBS dopiero po chwili łapie ekran tej gry, więc przepraszam was, jeżeli dopiero teraz, jeżeli ogólnie to już było wcześniej, ale dopiero teraz zauważyłem, więc nie chciałbym, żebyście mieli takie uniedogodnienie. Czym ty jesteś? Tasowanie różdżka, aha, czyli to z prądem. No, bez rewelacji. Ale tam jest na dole kolejna. Może coś fajnego się trafi, tak jak na przykład ten laserek.
Tak jak tamten laserek, tylko kurde, tu jest zamknięte niestety wszystko. Tam są dwie różdżki. I tu jest jeszcze coś, co mogłoby nam pomóc w rozwaleniu tego. Próbujemy wody. Psi, psi, psi. I tyle. 38-27, sporo many, średnie ładowanie, no ale trudno. Ale ma trzy magiczne strzałki. No ale wolne, bardzo wolne, o jest. Co to jest? Lewitacjum. No, to było bardzo wolne. To raczej chyba się będziemy tego pozbywać, wiecie? No, to nie jest mój typ broni, ale tam jest jeszcze jedna różdżka chyba na dole. Czym ty jesteś? Wszystko widzące oko. Spojrzysz w niezbadane, ale nie wszędzie. O, to może być ciekawe. To może być ciekawe. Wow! Dobra, to jest fajne. Się nawalają. Dobra, zbieramy golda. Wszystko, co z nich zostaje. A, mam. Dobra, zestrzeliliśmy Potapiana. Tylko tak, tutaj jest chyba coś, co może nam się przydać. W ogóle, czy możemy w ziemi kopać? Nie możemy, niestety. No, pal się, pal. Ja tam chcę zejść. No, przepal się w końcu. Sikaj na siebie, sikaj. Teraz zobaczymy, co to było, tylko musimy się stąd wydostać najpierw. A złapaliśmy. Naprowadzenie o krótkim zasięgu, kwas oraz osobisty miotacz kul ognia. Nie wiem, co to jest to trzecie, ale z chęcią się dowiem. Nie powiem, nie było to jakieś złe. Nie było to złe, ale też rewelacji jakiejś nie było. No, zabij go. Dobra. Co ja nie wiem, czy jednak nie będzie lepsza zwykła broń. A może jednak nie. Z bombą, dzięki. Biegamy stąd. Tu jeszcze oczywiście musiało się coś odpieprzyć. Same potki, nic ciekawego. Może sobie rozjaśnimy ekran. Naprawdę to jest świetne. Wędki, tfu, różdżki. Mam przyzwyczajenie, bo oglądałem pierwszy raz Noite u Staszka. Dlatego non-stop powtarzam to, co i on. Bez namysłu. Dobra. Czy to beczka tam wpadnie? Chyba nie. Co to w ogóle jest? Wyposażona różdżka, no dobra, ale czym to jest? Drewno po prostu? To jest alkohol? Whisky! Uuuu. Zatrucie. O kurde, stopy, tracimy zdrowie. Pij to. No, trzeba się napić teraz wody. Nie wymiotuj! To są wymiociny? Wymiociny, tak. O kurde. Tu jest woda. Zaraz się nawodnimy, będzie git. O kurde, zaraz się utopimy. Zaraz się utopimy. Na szczęście oni też są pijani. Na szczęście oni też byli pijani. Whisky się pali? Teraz się to sprawdzi. Moje wymiociny się palą, spoko. To jest spoko. Ło, jak trafiłem, pięknie.
Ale to trafiłem, bo... Lecz się, znaczy lecz się. Mocz się. Zajmiem tu walną bombkę. W tym miejscu. Nie tam, rozwalisz mi. No właśnie. O kurde, rzuciłem bombę. Dobra, bo tu się robi niebezpiecznie. Tu się robi niebezpiecznie. Oczywiście musiałem się podpalić. Kurde, no. I kolejną bombę wypieprzyłem, no oczywiście. A. Najmniej taki z tego profit. Przynajmniej taki z tego profit. Co, wymiociny? Woda, węgiel, para. Wilgot na ziemię, nie. Tu się kwas leje, tu się ogień leje. Co tu się kurde nie leje? Zacznijmy od tego. Mam trochę kasy na osłodę. No dobra, nawet więcej niż trochę. Czy tam widzę pana, który lubi ogień? Tak. Kurde. Kurde molek, no. Jak ci rzucę bombę? Najlepiej tam. Widzę, że nic. Niestety nic. Widzę, że ogień na ciebie nie robi żadnego wrażenia. Dostał? Patrzcie, jaka cholera nam tutaj stoi na drodze do wiecznego życia i świętości, no. Dobra, mamy 23 HP, mamy trochę tych różdżek, więc możemy chyba się do środka już wpierdzielić. Dobra, HP sobie od razu zrespmy. Nalejmy sobie trochę wody. Co tu jest w ogóle za mikstura? Lewitacją. Kurde, nie chciałem tego brać. No trudno. Tak, świetlne wiertło, opóźnione rzucanie czarów. Mały pocisk teleportacyjny, to może być spoko. Odbijający się napływ, to już to mieliśmy wcześniej. Kula ognia, sfera energii. Bomba oraz wróć. Teleportacja na pewno. No i tą sferę energii możemy kupić tak do testu. Zobaczmy, co mieliśmy tutaj za rzeczy fajne. Mieliśmy tutaj naprowadzanie. To też jest spoko. Więc ja bym to zrobił w ten sposób. Czy teraz to będzie samo naprowadzać? Strzelmy na przykład na górę. No, samo naprowadza. To mocno. I tutaj jest bez tasowania. 0,3. 43 większe ładowanie, ale... Mana w sumie taka sama. Tutaj 37, 15, 45. No to bez rewelacji. A na przykład to, jakby to się zachowało. Po 11. To ma 10. Nie chciałem tego zmieniać. Też po 10. I jeszcze większe opóźnienie nam doda, to jest bez sensu. To w sumie też dodaje 0,7 większy rozrzut i jest szansa na krytyka w sumie. A ten kwas... On jest jako... Wow! Ej, to jest fajne. I to nie ma żadnego cooldowna. Transmutacja kropli kwasu z niczego. Oj, coś mi się wydaje, że to będzie grane. I to ma w sumie zużycie many 0.
Możemy teraz nasrać tym kwasem tutaj ile nam wlezie, no. Ej, to jest świetne. To jest naprawdę ekstra. To teraz, żeby nie przegrać. To tak. Tu bombki możemy już sobie odłożyć bez problemu, bo mamy kwas. Mamy kwas, który nam w razie czego jakoś uratuje tyłek. Opóźnienie 0,5, szansa na kryt 5. No w sumie to daje mniejsze opóźnienie, tylko jest też obrażenia 3. To już obrażenia 10. Ja bym to zrobił w ten sposób. Chyba tak będzie najlepiej. Wolna, wolna wędka, naprawdę. Bez rewelacji. No dobra, to bym wziął jako pierwsze. Na tej, skoro tu jest na nie, dałbym coś takiego. I dzięki temu teraz mamy różdżkę teleportacyjną. A nawet i bez tego bym to dał. No, to jest teraz spoko. Już tam lewitacja nie straszna w żaden sposób. A, jeszcze dodatkowo, że mamy kwas, to już w ogóle jest ekstra. To już w ogóle jest ekstra. No dobra. Ale kochani, to już będzie koniec na daną chwilę, bo zbliża się 31 minut odcinka. Ale wiecie co? Trudno, nie wiem czy nam tu boss nie wyskoczy. Ale dowiemy się jeszcze co jest tu poniżej, bo ja to non-stop widzę. Dobra, niech się to tylko zrobi w ten sposób. Co tam jest? Czym ty jesteś? Ja to mogę zniszczyć? No mogę. Dobra kochani, nie wiem co to jest, tak czy inaczej dzięki wielkie, że byliście na tym odcineczku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, trzymajcie się, hej hej!